zapraszamy na inaugurację wystawy Wstańcie, chodźmy, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Szanowni Państwo, niezmiernie miło powitać Państwa na rynku w Wadowicach. Moje nazwisko Michał Masłowski, jestem naczelnikiem Biura Edukacji Narodowej Oddział w Krakowie. Dzisiaj zainaugurujemy małopolską trasę prezentacji tej wystawy, ale o tym za chwileczkę opowie nasz gość, pan dyrektor IPN Oddział w Krakowie, doktor habilitowany Filip Musiał. Miło mi powitać pana doktora. Również miło mi powitać pana burmistrza miasta Wadowice i gospodarza tego miejsca, pana Bartosza Kanińskiego. Bardzo miło mi powitać szefa biura poselskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej, pracownika biura poselskiego, pana posła Józefa Brynkusa. Bardzo mi miło powitać przewodniczącą Rady Powiatu, Zofię Kaczyńską. Witam. Witam pana starostę powiatu wadowickiego. Witam serdecznie radnych powiatu i radnych gminy Wadowice, również przedstawicieli NSZZ Solidarność oraz mieszkańców miasta i gminy i powiatu wadowickiego. Chciałem w imieniu swoich mieszkańców podziękować za to, że ta piękna wystawa zjawiła się u nas. Wstańcie, chodźmy. Wspaniały tytuł tej wystawy. Wspaniałe słowa Ojca Świętego, które wszyscy pamiętamy, powiedziane podczas kolejnych pielgrzymek do Polski. I myślę, że to jest taki początek przygotowań miasta papieskiego do wielkiego roku jubileuszy, do roku jubileuszy, który czeka nas w przyszłym roku, do ostatniej rocznicy urodzin Ojca Świętego. Myślę, że teraz niedawno zapraszając gości z zagranicy w trakcie ich wizyty w Wadowicach, mówiłem, że chciałbym, żeby pojawili się również tutaj w Wadowicach i stanęli na ulicy między Domem Papieskim a Bazyliką, bo gdyby stanęli w tym samym miejscu, co raz wcześniej usłyszeliby płacz dziecka, które nowo się narodziło. I wtedy jeszcze nie przypuszczał, że to dziecko, że ten płacz dziecka stanie się bardzo silnym i mocnym głosem. Głosem, który wszyscy pamiętamy, który przemawiał do nas słowami, które zapadły nam w pamięć i zostały w naszych sercach. Głosem, który był słyszany na całym świecie. Pielgrzymka papieska miała zatem znaczenie o tyle, że pozwoliła nam przełamać bariery strachu przed komunistycznym państwem. Policzyliśmy się i mieliśmy tą pełną świadomość, że jest nas więcej niż komunistów, że to oni znajdują się w mniejszości, że tych, którzy nie akceptują władzy z nadania Moskwy, jest wielu i drzemie w nich siła. Papież nam to uzmysłowił. Gdy mówił do nas, wstańcie, chodźmy, to mówił oczywiście, chodźmy ku Chrystusowi, chodźmy ku Bogu. Ale mówił do nas także, wstańmy i chodźmy ku wolności. Wstańmy i chodźmy ku niepodległości. Ta wystawa od dnia dzisiejszego do 15 października będzie tutaj w Wadowicach. 16 października chcemy ją zainaugurować w Krakowie, kolejnym miejscu szczególnym dla papieża Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania, ale również zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych, które są dla Państwa specjalnie przygotowane. Można cały komplet ich sobie zebrać, również dla kogoś przekazać. Zapraszamy. Gości pan dyrektor na otwarciu wystawy poświęconej pierwszej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do ojczyzny w jego rodzinnym mieście. Jakby pan dyrektor przybliżył to wielkie przedsięwzięcie, opowiedział parę słów o tej wystawie, o całym projekcie upamiętnienia pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny przez IPN. Wystawa Wstańcie, chodźmy jest wystawą przygotowaną przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzisiaj zawitała do Wadowic, otwierając ten małopolski szlak. Wydaje nam się, że nigdzie indziej nie można było zapoczątkować pokazywania tej wystawy, jak właśnie w Wadowicach. Wystawa została otworzona w rocznicę pierwszej pielgrzymki w Warszawie na Zamku Królewskim przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka, a później była pokazywana na Jasnej Górze. Z Jasnej Góry przyjechała właśnie tutaj do Wadowic. No, celem tej wystawy jest przypomnienie tego, co wydarzyło się 40 lat temu, a więc przełomowej pielgrzymki, która myślę, że dzisiaj w rocznicę porozumień sierpniowych trzeba to powiedzieć, pielgrzymki, która zmieniła losy Polski. Dlatego, że historycy są zgodni, że zapewne nie byłoby
Solidarności, nie byłoby sierpnia 80 roku, bez czerwca roku 79 i bez tego wielkiego przebudzenia społecznego, przebudzenia narodowego, które stało się naszym udziałem dzięki pielgrzymce i dzięki słowom papieża, które wówczas w Polsce padły. To wspaniała klamra przypominająca te wydarzenia sprzed lat 40, skutkujące wydarzeniami sprzed lat 30, czyli odzyskaniem przez Polskę suwerenności i wielką dziejową rolę wielkiego wadowiczanina w tych wydarzeniach. Czy jakieś ciekawostki, czy związane z Wadowicami, czy w ogóle związane z historią papieża, nieznane wcześniej, możemy zobaczyć na tej wystawie? Czy przede wszystkim możemy zobaczyć zdjęcia, które nie były w większości nie były dotąd publikowane, więc ta wystawa ma ten wymiar, wydaje mi się, bardzo ważny, że oglądamy papieża na fotografiach, które dotąd w przestrzeni publicznej nie krążyły, ale także na potrzeby tej wystawy nasi koledzy z oddziału w Katowicach przeprowadzili taką kwerendę w prasie zagranicznej. Konstrukcja tej wystawy zatem jest taka, że nie tylko mamy cytaty z papieża, nie tylko nieznane zdjęcia, ale także takie spojrzenie na to, jak pielgrzymka papieska była odbierana w mediach na Zachodzie. I to tylko potwierdza, że tą przełomowość tej wizyty dostrzegaliśmy nie tylko my, świadkowie, uczestnicy tej pielgrzymki, ale także świat zewnętrzny, także świat zachodni, który widział, że w tej pielgrzymce jest potencjał kruszenia komunistycznego muru. Weźmie pan dyrektor udział także w drugim dzisiejszym wydarzeniu, w godzinę po otwarciu wystawy. Działacze Solidarności, weterani działalności niepodległościowej złożą kwiaty w asyście przedstawicieli władz samorządowych przed pomnikiem Solidarności. Czy to także jest pewien symbol tego, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej? Z pewnością tak. Solidarność to ten jeden z największych fenomenów w dziejach Polski XX wieku. Instytut Pamięci Narodowej od lat zwraca uwagę, że są trzy takie filary naszej niepodległości. Polskie państwo podziemne, opór powojenny wraz z podziemiem zbrojnym działającym po wojnie i właśnie Solidarność. Gdy patrzymy na Solidarność, czasem zdarza nam się ją redukować w takim powszechnym odbiorze tylko do związku zawodowego. Warto więc pamiętać, że mówimy o 9-10 milionach osób, które zaangażowały się w działania Solidarności w czasie tego jej jawnego okresu aktywności, czyli w latach 80-81. Mówimy o Wyspie Wolności w tym oceanie komunistycznego zniewolenia, o czymś, co miało siłę rozsadzania sowieckiego imperium, chociaż na efekt, na sukces Solidarności trzeba było poczekać dekadę, bo dopiero w roku 89 zaczęliśmy tą niepodległość odzyskiwać, ale nie stałoby się to tak szybko. Związek Sowiecki by nie upadł w roku 91, nie zacząłby się kruszyć z końcem lat 80, gdyby nie Solidarność, która powstała w centrum sowieckiego imperium wtedy, kiedy wydawało się, że jest ono u szczytu swej potęgi.